Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony Rojo i Szwagier. Siemaneczko. I jedziemy do Gliwic na zaproszenie firmy Farm 51, która istnieje na rynku od roku 2005 i powinniśmy znać ją z takich produkcji jak Necrovision, Necrovision Last Company i ostatnio Painkiller Hell and Damnation. Jedziemy tam na zamknięty pokaz gry Deadfall Adventures i być może uda nam się zrobić jakiś fajny materiał z gry, pierwsze wrażenia i wydębić dla Was kilka kodów, kiedy to już gra będzie miała swoją premierę za jakiś czas. Także fajna sprawa, bo firma niedaleko, w sensie Śląska. Bardzo okej. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może również uda nam się pokazać Wam mury, wnętrze farmy numer 51. Także pozdrawiamy serdecznie Gliwice. Duet Rojo and Szwagier. Kolejna wesoła podróż. Do zobaczyska. Hej. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć i czołem. Boom, headshot, mumio larwą w podniesioną gardą. Pani, witam Was serdecznie w obiecanym materiale z gry Deadfall Adventures od 51 Farm. Przygodowej gry akcji z sympatycznymi elementami RPG. Pokażę Wam grę na podstawie dwóch wydzielonych etapów. Postaram się pokrótce opisać, z czym się ją jej, co ona dokładnie swemu przyszłemu odbiorcy będzie oferować, albowiem premiera zaplanowana jest na 27 września bieżącego roku, zarówno w wersji elektronicznej, jak i pudełkowej. Gra hula na jednym z moich ulubionych silników, czyli na Unreal trójce bodajże. Ok, czyli klikamy sobie na przygodę. Save slot, jak jest tutaj save slot. Rozpoczniemy sobie nową przygodę. Normalny poziom trudności. Też taki tip, w zależności od wyboru odpowiedniego poziomu trudności wpływa to na tipy i pomoce podczas niektórych zagadek logicznych, w sumie znamiennych, będących w sumie nierozłączną częścią w ogóle gier przygodowych, czy to akcji, czy niekoniecznie, ale jedziemy powoli. Generalnie jeśli chodzi o zarys fabularny Deadfalla, to nie wiem, czy kojarzycie kopalnię Króla Salomona, a potem Ligę Niezwykłych Dżentelmenów i co za tym idzie postać Alana Quatermaina. Bohater jest praprawnukiem właśnie tej postaci i powiedzmy nawiązania do Indiana Jones, Tomb Raidera, generalnie tego typu klimatów są tutaj jak najbardziej, myślę, uzasadnione i na miejscu. Gramy w angielską wersję beta. Oczywiście gra będzie po polsku również. We sure picked a lovely day to meet your ex-colleague. I very much doubt that there is ever a day without a sandstorm around here. And he would probably object to the word colleague. I wasn't a field agent back then, after all. Only intel. The nagging voice of bureaucracy, as he so eloquently put it. In any case, I'm sure he'll be worth the trouble. You're seldom wrong, Professor. Także standardowo, przystojny protagonista. Jakaś laseczka, jakiś weteran, archeolog z nadwagą. Więc set, nie że typowy, ale gdybym miał zrobić grę w tym klimacie, to pewnie postąpiłbym ponownie. A to główny bohater. You should pick your drivers more carefully around these parts. Professor, meet James Lee Quattro. No to właśnie nasza godność, James Lee. Przyspieszymy troszeczkę, żeby za mocno nie spoilerować. Generalnie dosyć istotna jest tutaj rola
zarówno kompasu po tym C, jak i notatnika. Kompas ułatwia nam kwestię odnalezienia skarbów, które są pewną formą punktów umiejętności, dzięki którym w różnych ścieżkach ulepszamy naszą postać. Także tutaj jest ten wspomniany element RPG. Alan Quaterman. His name? Z kolei notatnik sprzedaje nam tipy w kwestii wywiązania niektórych zagadek logicznych i nie tylko. Także tak to wygląda. Myślę, że odwołania na razie do Siriusa są ok, mimo że to dwie różne gry. But we're sure they will return. Where they failed, we have to succeed. Just remember the deal. I get you in, I get you out. Oh, yeah. And that's my role done. You get your artifact. Whatever else I find, I get to keep. Spoken like a true hero. Spoken like someone who's worked for Uncle Sam before. Gra generalnie jest utrzymana w takim this could be a trap. Luźnym klimacie, jeśli chodzi o konwersacje i dialogi, z takim momentami mocnym zabarwieniem humorystycznym. Sure. Dla mnie to okej, w końcu Indiana Jones też jajcarzem był. W filmach nieraz mieliśmy różne sytuacje tego typu. A tutaj mamy konwencję nie TPP, nie TPP, a FPP. No i okej, kochani. Standardowo podskok, kucnięcie, bieg. They seem to have left in quite a hurry. I opięte różowe jeans. Okej, okay. Tu mamy mapkę, która też w sumie, jak zwrócicie uwagę, bardzo fajnie reaguje na odpowiednie oświetlenie. Tu mamy nasz notatnik, o którym wspomniałem, i kompasiok. W sumie dokładnie ten. O, dokładnie, także wszystko w imię szeroko rozumianej imersji, ale dobrze. Ciśniemy na spokojnie. Kompas sobie na razie schowajmy. Samouczek w tle. Tutaj wymyjemy gnojka. Okay. I tak jak mówię, skarby. Ale skarby to nie jest tylko, nie są tutaj wmontowane, zaimplikowane tylko, żeby połechtać ego ludzi chcących przejść grę na 100, jak się to mówi. A tak jak mówię, każdy skarb to potem punkt umiejętności. Dobra. Przybliżenie. Pobawimy się troszeczkę w Gunslingera. Weźmiemy sobie Thompsona. Nie mogło zabraknąć oczywiście Hedzika. I tak, możemy mieć jednocześnie tutaj rewolwery, a także jedną broń dwuręczną. Póki co na razie dzierżę tutaj starego, dobrego Thompsona, jeszcze z magazynkiem bębenkowym. Widzę, że to jest uzbrojenie takie bardzo adekwatne generalnie do założeń gier tego typu. Pamiętamy też bardzo fajną serię filmów Mumia. Także może nawet więcej tu odwołań do mumii filmowej. Chociaż wiecie, z grami nowymi to jak z dziewczynami, tak? Każda lubi być wyjątkowo oryginalna i nie lubi być do niczego albo do nikogo porównywana, ale stosuję ten zabieg tylko po to, żeby wam troszeczkę tutaj być może zaproponować film, inną grę w tym klimacie. No, różnie może być. Okej. Okay. Chyba wypada się ewakuować. Tak jak mówię, to jeszcze wersja beta, pewne rzeczy można wybaczyć. Tak? I know you don't believe in any of this. What's inside this temple might change that. No i niestety, tu nam się jakaś scenka jeszcze skraszowała. Ja ją widziałem wcześniej. Generalnie była ona potwierdzeniem tych moich słów o
humorze w grze. Generalnie trochę wam to zobrazuję, tak? Nakreślę. Podłoży ten łabunek, odchodzi, babka mu mówi, ale odbiegnij, zaraz, to możecie tam dostać ten wybuch i tak dalej. Nie, przychodziłem przez co nie raz, spoko. No i oczywiście wybuch go wypierdolił do przodu, przewrócił się. Taki kozak trochę mu głupio, okazało się, że się położył na nią, także takie o delikatnym zabarwieniu erotycznym motyw, czemu nie? W końcu to gra dorosła. Okej, znów wyjmujemy nasz wierny kompas. I szukamy kolejnej znajdźki. Wow, no właśnie. No i mogą być tego typu pułapki tutaj w grze zamontowane. I kolejny skarb. Okej, i zjedziemy sobie troszeczkę niżej. I zobaczymy, co będzie nas czekać w następnej lokacji. Generalnie w grze są jakby trzy frakcje. Mamy nazistów, mamy Rosjan. My należymy najprawdopodobniej do tej trzeciej. No i wszystko roznosi się o pewien tajemniczy artefakt. Jest on obiektem marzeń i westing właśnie wszystkich trzech wspomnianych grup ekspedycji. Wszystko dzieje się bodajże rok przed II wojną światową. Także zło wisi w powietrzu. Nie chciałbym tutaj się odwołać do Hellboya, ale tam też był podobny motyw artefaktów wojny światowej. Okej, no i ciśniemy dalej. Tak troszeczkę bioshockowo, jeśli chodzi właśnie tutaj o jeden rewolwer. Czy właśnie tą konfigurację dual wield. Ready, Quad? Then do the honors. Okej, to pani nam coś przekazuje. Znów roja w kolejnej grze, któremu towarzyszy kolejna laska. Okej, widocznie mnie lubi. The jewel is the key to the gate. Oh, yeah. Yeah, the reward for finding it belongs to my bank account. Dlaczego, ale też motyw tej bramy tak skyrimowo. W każdej grze coś musi mi wypuchnąć w twarz. Many believe my great-grandfather to be a crazy lot, with his tales of African spirits and ancient beasts lurking in the dark. I was one of them. But life has a way of changing your perspective. Ich habe bereits 12 Männer da hineingeschickt. Nicht einer ist... I znów, nie wiem, czy będziemy mieli tę możliwość, by nie spoilerować specjalnie. Just a quick trip to the temple, she said. In and out in a second, she said. Sprawdzimy sobie, czy nie ma tu jakiejś pyszności. Ja widzę, że jak kompas kręci się wokół własnej osi, to generalnie niczego ciekawego nie ma w pobliżu. No i tutaj pierwszy przykład łamigłówek, które będą głównym kręgosłupem właśnie gry. I generalnie tutaj, jakby to powiedzieć, tak? Pan z przodu nie wygląda najlepiej w tym całym układzie. I mamy też tipa pokroju z przekreślonych węży. No to pójdziemy sobie tutaj, że tak powiem, okiem. Albowiem oko jest trochę motywem przewodnim właśnie tej lokacji. Ja tylko sobie sprawdzę jedną rzecz. Bo tam trzymał mapę. Tutaj twórca gry stoi za mymi plecami. No właśnie, tutaj raczej chyba, że... A, wiedziałem. A, proszę. Tego mi twórca nie powiedział, widocznie liczył, że znajdę to sam i bardzo dobrze zrobił. Okej, tu nie, tu. No i z głowy, tak? Bardzo fajnie. Chowamy. Co mówi pan kompas? Pan kompas chyba nam mówi, że coś tu może będzie. Ale kto wie? Oh yeah.
I kolejny punkcik doświadczenia. Great. The same symbol nonsense, like in Alan's notebook. Nawet gościu tutaj mówi ciągle ten sam symbol, motyw oka. No to... Powiem wam, że wiecie, generalnie dużo gier ma przeróżne takie filtry, które aktywujemy podczas zabawy i one ułatwiają poszukiwania znajdziek czy ukrytych rzeczy. Tylko owocuje to potem tym, że całą grę przechodzisz w tym filtrze, który generalnie na dłuższą metę męczy albo jest mało atrakcyjny. A tutaj mamy ten kompasik, który niespecjalnie ingeruje w fan. This guy's adventures ended here. Maybe it's better to go on a blaze of glory than see your legacy go to hell. Nice hat, though. Dokładnie. No i przed nami, słuchajcie, taki postument. To nie jest checkpoint, to jest po prostu postument, który umożliwia nam ulepszenie konkretnych umiejętności. I wszystko jest podzielone właśnie na ścieżkę życia, ścieżkę światła i ścieżkę wojownika. I tak jak mówiłem, znalazłem wszystkie cztery na mapie skarby, no i mam cztery punkty, czyli warto, powiedzmy, bawić się tutaj w tego, tak? Poszukiwacza skarbów, archeologa, generalnie poszukiwacza przygód, bo tak jak mówię, nie jest to pusta jakaś tam statystyka, że na 100, tak? Tylko że konkretny punkt umiejętności i fajnie to zmusza do poszukiwań. Mi się akurat ten system podoba. Okej, tu sobie podniesiemy. Gra generalnie dla nowicjuszy powinna starczyć na 10 godzin. Wiem, że o to pytacie. Na stronie właśnie wydawcy też są podane wymagania sprzętowe. Może, że już jesteśmy tu na razie zablokowani. Stamina. Nie, ja tu pójdę w życie. No może mała staminka, czemu nie? Im bardziej rozwinięte elementy, no tym więcej, powiedzmy, punktów skarbów, tak? Ogólnie punktów umiejętności, tak sobie nazwajmy, kosztuje. Tu kolejny bajer, że generalnie jako, że skarby nie mało nam dają, to też niełatwo je odnaleźć. Proszę bardzo. I to nie jest tak, że sobie strzelimy tu, tylko trzeba będzie wiedzieć, gdzie strzelić. I wpadł sobie tutaj cwaniak. Teraz zleciał tutaj. No to tu, przeładujmy. O, więc właśnie. No i kochani, skarb jest nasz. Akurat zakwalifikowany do ścieżki wojownika. Ja wiem, ja już mogę przejść, ale feeling strzelania jest dosyć ciekawy. I tyle. Ja jestem ciekaw, zaraz zapytam tutaj twórcę. Dobra. A gdzie jest nasz Thompson? Ja się pytam. Aha. Dobra, oni tutaj rzucają granatami, także nie ma tak łatwo. Okej. Autosave'uś, przeładowanie. Widzę, że granat możemy podnieść, czyli... Okej. No i kochani, jak widzimy, kolejne pułapki, kolejne zagadki, kolejni przeciwnicy, którzy w żadnym wypadku życia nam nie ułatwią. To wszystko, być może nawet jeszcze więcej. Czy będzie to średnia, czy będzie to gra niszowa, która przebije się do szerszego grona odbiorców, to wszystko poznamy już pod koniec września. Ja mam tylko takie pytanie, jaki mniej więcej będzie stosunek zagadek do prowadzonych starć, to znaczy walka kontra zagadki procentowo. 60 walka, 40 zagadki, porówno. Celowalibyśmy w 50 na 50, ale prawdopodobnie ostateczny wygląd będzie taki, że będzie 30% zagadek i 70% walki. Rozumiem, okej. Okay.
Także widzicie, coś dla mózgu, tak? Coś dla celnego oka i zręcznych łapek. Kochani, dziękuję wam serdecznie. To był Patryk Rojo-Rojewski, gra Deadfall Adventures od 11-Bit Studios. Chcę ładnie powiedzieć tak profesjonalnie. Dupa, farma, 51 farma i tyle, Gliwice, pozdrawiamy serdecznie. I na koniec tylko dam, że po premierze, czy niedaleko premiery na pewno uda mi się tutaj wydębić, tak jak wcześniej wspomniałem, kilka egzemplarzy gier, kilka różnych fantów pokroju tego typu klimatycznych, osadzonych w lore gry pocztówek. Także coś tutaj postaram się dla was wysupłać, zanim opuszczę mury farmy 51. Trzymajcie, kochani, serdeczna tarcza, hej! Okej, kochani, z szwagrem wracamy powolutku już do domciu. Opuściliśmy właśnie mury studia farmy 51. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie, ale wiecie czy nie wiecie, macie prawo nie wiedzieć, 50% ekipy. Sorry, tutaj wątpliwej atrakcyjności, głos pani będzie trochę męczył dupę w tle. Połowa ekipy wymienionego studia to są stare, dobre, zacne mordy z paintballa, także no tutaj grzechem by było chłopaków nie odwiedzić. I ocencie sami, czy zapowiada się ok, czy się nie zapowiada ok, co jest fajne, a co jest beznadziejne w komentarzach. To na pewno pozwoli chłopakom jakoś usprawnić grę, póki jest ona jeszcze w fazie beta. Pocztówki, czy właśnie ten bajerancki kompas, tak jak wcześniej wspomniałem, rozdam wam gdzieś na drodze. Może jakiegoś, ja wiem, prostego konkursu albo zwyczajnego losowego rozdawnictwa. Także myślę, że to tylko tyle faktycznie. Wychodziliśmy, opuszczaliśmy mury studia i się zastanawiałem, czy gra właśnie ma jakieś multi, czy koop, a to szwagier zauważył, że jest jakiś, że jest tryb multi, to chyba tryb survival jest. Także nie wiem, czy to będzie my kontra fale mumii, czy cholera co. Aha, jeszcze jeden taki tip. Ja obiecuję nie sprawdzić do tego czasu tej gry. Wy mi w tym pomożecie. Oczywiście gra przypomina troszkę taką interaktywny film Mumia, pierwszą, drugą część, przynajmniej dla mnie dawno tego typu gry nie było, ale ona strasznie kojarzy mi się z grą. Najprawdopodobniej na silniku Build, czyli Duke i Blady, Shadow Warrior, Redneck Rampage, Witchhaven i tak dalej, i tak dalej. To były lata 90. Też chodziliśmy gościem po takich katakumbach, grobowcach, walczyliśmy z jakimiś faraonami, mumiami, czymś takim za pomocą Colta i pamiętam było M60. Inna w sumie taka cecha charakterystyczna tej gry, której nazwy nie pamiętam, a która jest troszeczkę podobna właśnie do Deadfall pod kilkoma względami, czy to zagadek, czy generalnie wyglądu gry, świata. Pamiętam tylko drugi człon, to jest jeden wyraz, slave, coś tam slave albo slave coś tam. I właśnie to a propos tej cechy charakterystycznej, było tak, że gdy ginęliśmy, padaliśmy na ziemię i wystawialiśmy tak drżącą rękę przed siebie, to oczywiście było wszystko w FPP, i rozpościerała się pod tą dogorywającą już naszą postacią plama krwi. Jestem ciekaw, czy kojarzycie o tej starej strzelance, o której teraz mówię, z lat 90. Także taki mały quiz w komentarzach. Pozdrawiam was serdecznie, Rojo i Szwaguś. Serdeczna tarcza i serdeczny szwag.